Bardzo bym prosił Michała Górskiego o wygłoszenie kolejnego referatu dotyczącego Chorwacji w czasie II wojny światowej. Myślę, że wątki związane z Kościołem katolickim też się na pewno pojawią. Owszem, tak. Proszę bardzo, Michał Górski. No przede wszystkim tematyka związana z Chorwacją podczas II wojny światowej jest szerzej nieznana w Polsce z uwagi na to, że brak źródeł w języku polskim, podstawowe prace nie zostały przetłumaczone ani tylko nieliczni polscy badacze się tego podejmowali. Wiem, że chyba jedyną taką pracą w przeciągu ostatnich lat i ogólnie jest praca Łukasza Nowoka o niezależnym państwie chorwackim, aczkolwiek nie jest ona szczególnie obszerna i znaczna część jest poświęcona siłom zbrojnym niezależnego państwa chorwackiego. Natomiast jakie było tło historyczne i jaka była sytuacja Chorwatów tuż przed wojną? No, przede wszystkim Chorwacja była wtedy częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Po 1929 roku, po wprowadzeniu dyktatury królewskiej Królestwa Jugosławii, które to w zasadzie Chorwaci nigdy do końca nie uznali za swoje państwo. Główni działacze polityczni chorwaccy, którzy jakoś byli skłonni do zawarcia federacji z Królestwem Serbii, spodziewali się, że będzie tu równoprawna federacja dwóch organizmów państwowych. No tak się jednak nie stało. Serbskie elity inaczej pojmowały tę Unię Narodów Południowosłowiańskich. Od początku prowadzona była polityka centralistyczna. Ponadto Królestwo Jugosławii, oprócz bardzo złożonych, skomplikowanych problemów narodowościowych, zmagało się w zasadzie z tymi samymi problemami, co różne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, czyli w zasadzie zapóźnienie technologiczne, chaos systemu parlamentarnego, no i także sytuacja związana z wielkim kryzysem gospodarczym, co też znacznie wpływało na niezadowolenie społeczne. I często po prostu miała miejsce radykalizacja wśród pewnej części chorwackich działaczy. Takim właśnie najbardziej radykalnym zwolennikiem pełnej niepodległości Chorwacji był Ante Pavelić, który zaczynał swoją karierę polityczną jako działacz chorwackiej Partii Prawa. Już w belgradzkiej Skupsztinie w swoich przemowach domagał się zupełnie pełnej niepodległości Chorwacji, oderwania jej od Jugosławii. W związku z represjami wymierzonymi w niektórych chorwackich działaczy był zmuszony do emigracji i tam wówczas przy poparciu Włochów i Węgrów założył tak zwany UHRO, czyli Ustaszka Chorwacka Rewolucjonarna Organizacja, czyli dosłownie to znaczy Powstańcza Chorwacka Organizacja Rewolucyjna, której wedle różnych źródeł miało to miejsce gdzieś w przeciągu od 29 do 32 roku. Jaka w zasadzie była ideologia tego ruchu? W 1933 roku ogłoszono tak zwane zasady chorwackiego ruchu ustaszowskiego, czyli główny dokument programowy. Skupiał się przede wszystkim na tym, że naród chorwacki ma prawo, jako dysponujący wieloletnimi tradycjami państwowymi, ma prawo do niepodległości i suwerenności. Co ciekawe, taka ciekawostka, podkreśla on, że chorwacka ciągłość państwowa istniała w zasadzie od czasów średniowiecznych aż do końca I wojny światowej, co sugeruje, mimo tego, że w 1102 roku istniała Unia Personalna między Chorwacją a Węgrami, to jakoś ta państwowość chorwacka, choć w niepełnej postaci, została wówczas zachowana i dopiero przyłączenie obszarów chorwackich do SHS-u, czyli później Jugosławii, tą ciągłość państwową przerwało. Oprócz tego taką główną też książką programową była praca Pavelicia pod tytułem Strachotę zabluda, co trudno dość przetłumaczyć ten termin, można byłoby użyć zwrotu na przykład jako horrory błędu, która po prostu opisuje zagrożenie ze strony komunizmu, któremu według Pavelicia dekadenckie zachodnie demokracje nie są w stanie przeciwstawić, a uczynić mogą to tylko państwa faszystowskie.
Ale poza tym ruch ustaszowski nie miał szczegółowo rozbudowanej doktryny. Czerpał obficie ze wzorców włoskich, a później niemieckich. No, nie posiadał też struktur masowych i ogólnie z wyjątkiem ta wierchuszki ruchu, jakość jego kadr była dosyć słaba, tak przed, jak i po ogłoszeniu niezależnego państwa chorwackiego. W ogólnym zarysie ruch ten odrzucał zarówno kapitalizm, jak i komunizm. Ze względu na specyfikę chorwacką podkreślał też mocno afirmację chłopstwa jako warstwy społecznej dość niekatracyjnych wartości. Odrzucano liberalizm i oświeceniowy racjonalizm, a także dziedzictwo rewolucji francuskiej. Podkreślano natomiast rolę religii jako czynnika kształtującego tożsamość narodową. Postulowano też tworzenie robotniczych organizacji pod kontrolą państwa, czyli swego rodzaju korporacjonizm na wzór włoski. Oraz podkreślano rolę rodziny jako fundamentu czystości moralnej narodu. Jeśli chodzi o najważniejszą działalność w zasadzie przed wojną, no to w 1932 roku miał miejsce tak zwany Welebicki Ustanak, czyli niewielka akcja zbrojna w górskim regionie Lika. Ale w gruncie rzeczy sprowadzała się ona do tego, że kilku staszowskich bojowników zajęło jeden i zdemolowało jeden posterunek jugosłowiańskiej armii, po czym się wycofało i nic poza tym z tego nie było. Akcja ta nie spotkała się z żadnym społecznym odzewem. Nikt nie zginął? Nie pamiętam już, ale zdaje się możliwe, że jeden raptem żołnierz jugosłowiański być może, nie pamiętam szczerze mówiąc. Natomiast taką najbardziej spektakularną chyba akcją było październik 1934 roku, kiedy we współpracy z wewnątrzmacedońską organizacją rewolucyjną Ustasze wraz z nimi zorganizowali zamach na jugosłowiańskiego króla Aleksandra, w którym zginął też francuski minister spraw zagranicznych Louis Barthou. Wówczas to Włosi i Węgrzy zostali zmuszeni, żeby jakoś przykręcić po prostu aktywność Ustaszy, którzy operowali z obozów szkoleniowych na terytoriach tych państw. Także po 1937 roku, z uwagi na zbliżenie jugosłowiańsko-włoskie, aktywność ruchu ustaszowskiego pod presją ich włoskich protektorów została ograniczona. Do pewnego stopnia ich ruch rozwijał się nieco w kraju z uwagi na wpływy, jakie mieli w niektórych organizacjach katolickich. Wówczas miały miejsce pewne próby rozwiązania kwestii chorwackiej w Jugosławii. Premier Milan Stojadinowicz próbował takie kroki poczynić, natomiast napotkał się z oporem społecznym i serbskiej cerkwi prawosławnej. Nie chciał też odstąpić od centralistycznego modelu państwa, a Vlatko Maček, wówczas przywódca chorwackiej partii chłopskiej, która to dzierżyła w zasadzie rząd dusz chorwackich w tym okresie, no domagał się równoprawnej federacji. Natomiast w 1939 roku z zarządów premiera Dragiszy Cvetkovića jakoś ten problem spróbowano rozwiązać poprzez utworzenie tak zwanej Banowiny Chorwackiej, czyli jednostki autonomicznej obejmującej terytoria zamieszkane w większości przez Chorwatów. W praktyce był to taki mały centralistyczny twór wewnątrz większego centralistycznego tworu. Natomiast wkrótce w tym samym roku wybuchła II wojna światowa. Banowina nie zdążyła w zasadzie okrzepnąć. Oprócz ruchu ustaszowskiego do przejęcia władzy drogą zbrojną szykowała się też inna siła, mianowicie Komunistyczna Partia Chorwacji, będąca później częścią Komunistycznej Partii Jugosławii, gdzie w październiku 1940 roku zmieniło się kierownictwo. Coraz większą pozycję zajmował tam Josip Broz Tito. Chorwat. Który tak, w zasadzie pochodził z rodziny chorwacko-słoweńskiej. A, słoweńskiej. Taka ciekawostka, nawet nie ukończył za pierwszym razem pierwszej klasy szkoły podstawowej z uwagi na to, że dzieciństwo często spędzał po słoweńskiej stronie granicy. Aha. I nie opanował w tym czasie w pełni języka. Czyli był ochrzczony w kościele katolickim. Tak. Tak, księgi parafialne jednoznacznie na to wskazują. Natomiast i przedstawił on wówczas strategię działania opartą na walce zbrojnej o zdobycie władzy i ustanowienie federacji na wzór sowiecki.
A już po ataku III Rzeszy na Jugosławię, który nastąpił 7 kwietnia 1940 roku, 3 dni później, 10 kwietnia Tito założył wojskowy komitet mający organizować walkę zbrojną z okupantem. Tego samego dnia generał Slavko Kwaternik, jeden ze znamienitszych członków ruchu ustaszowskiego, w imieniu Ante Pawelicia, który tego dnia jeszcze przebywał we Włoszech, dopiero znajdował się w drodze do Zagrzebia, ogłosił powstanie niezależnego państwa chorwackiego, Nezawisna Drżawa Chorwacka. I 16 kwietnia Pawelić, już będąc w kraju, mianował pierwszy rząd tego tworu państwowego, na czele którego sam stanął. Władko Maczek, przywódca największej siły politycznej, któremu swoją drogą Niemcy pierwotnie zaproponowali, żeby to on był stanął na czele państwa chorwackiego, jednak odmówił. Zalecił uznanie nowych władz i nieprzeciwstawianie się im. I początkowo zresztą ludność chorwacka z pewnym entuzjazmem odniosła się do powstania NDH, no, ponieważ wydawało się, że oto po ponad 900 latach wreszcie odrodziła się państwowość chorwacka. Natomiast no, w praktyce ten entuzjazm szybko opadł, między innymi dlatego, że kraj ten został w zasadzie potraktowany przez Niemcy i Włochy jako terytorium podbite i okupowane. Został podzielony na strefy wpływów wzdłuż linii biegnącej z północnego zachodu na południowy wschód. No ponadto Włosi narzucili na samym początku Chorwacji tak zwane układy rzymskie, bardzo niekorzystne dla Chorwacji, wskutek których znaczna część Dalmacji została po prostu zaanektowana przez Włochy wraz z terenami, na których większość stanowili Chorwaci, które też zresztą były jednym z ośrodków kształtowania się państwowości chorwackiej. Stąd też na tych terenach w ogóle nie, no, siłą rzeczy nie istniało. Poparcie dla ruchu ustaszowskiego było żadne, a rosło z roku na rok poparcie dla komunistycznego ruchu partyzanckiego. Ciekawe, to też Włosi narzucili zaoferowanie chorwackiej korony dynastii sabałckiej. Jest to o tyle anegdotyczne, że zdecydowano w zasadzie odgórnie, że jako Tomislav II będzie panował w Chorwacji książę Ajmon Sabałcki, który dowiedział się o tym już po fakcie i był całkowicie przeciwny tej decyzji, która ostatecznie i tak nie weszła w życie, bo nigdy w Chorwacji on się nie znalazł. A w 1943 roku, kiedy Włochy skapitulowały, Chorwacja ogłosiła anulowanie układów rzymskich. No i zajęła w zasadzie tą część Dalmacji, oprócz Zadaru, który przy okresie międzywojennym był włoską enklawą, który został zajęty wówczas przez wojska niemieckie. No samo NDH miało prawie 7 milionów mieszkańców, z czego Chorwaci razem z muzułmanami, którzy też byli uznawani za Chorwatów, liczyli tam 4 miliony i 800 tysięcy osób, a żyło tam także 1 800 tysięcy Serbów. Czyli prawosławnych. Tak, o ich sytuacji zresztą powiem zaraz. Organizacja tego państwa przedstawiała się tak, na jego czele stał poglawnik, czyli szef państwa, tak jakby naczelnik, w którego rękach spoczywa w zasadzie nieograniczona niczym teoretycznie władza. Także organem władzy był teoretycznie glawni ustaszki stan, czyli dosłownie główna kwatera powstańcza, która zarządzała ruchem ustaszowskim, ale poza tym w zasadzie nie określono jasnych prerogatów. Po prostu grupa najbardziej wpływowych działaczy ruchu pełniła rozmaite funkcje i to ona decydowała o całej polityce państwa. Nie istniał w zasadzie parlament. Później, dopiero w 1942 roku, zaistniał fasadowy sabor odwołujący się do historycznej instytucji o tej nazwie, ale nie odegrał on w zasadzie żadnej roli. Po prostu poglawnik wydawał wszelkie dekrety i zatwierdzał wszystkie ustawy. NDH nie posiadało też pisanej konstytucji, po prostu uznano, że konstytucje tworzą te takie najbardziej najistotniejsze związane z organizacją państwa dekrety poglawnika.
Oczywiście nie istniały żadne partie polityczne i legalnie działał tylko ruch ustaszowski. Jak to wyglądało w praktyce? W niektórych regionach kraju przejęto władzę dość szybko, a w innych ustaszowcy wysłannicy mieli problemy, zwłaszcza na obszarach mieszanych etnicznie. We włoskiej strefie okupacyjnej często w ogóle nie dopuszczano przedstawicieli władz w Zagrzebiu do przejęcia władzy i ustanowienia lokalnych organów administracji. I Włosi po prostu zazwyczaj sami ustanawiali własne władze cywilne i wojskowe, no co tym bardziej pogłębiało niezadowolenie ludności i napędzało poparcie dla ruchu partyzanckiego. Mówiąc ruch partyzancki, mam na myśli oczywiście partyzantkę komunistyczną. W praktyce zresztą na różnych szczeblach administracji osoby pełniące funkcje kierownicze, no często, czy na przykład nie stojąc na czele wielkich żup nowych jednostek administracyjnych, dyrygowali ruchem ustaszowskim no w zasadzie jak chcieli. I w praktyce ustasze mieli pełnię władzy jedynie w większych miastach i tam, gdzie były rozlokowane garnizony. I tu właśnie przechodzimy do tego, jak było zorganizowane wojsko NDH. No, jego trzon stanowiło tak zwane chorwacko domobranstwo, czyli regularna armia NDH. Były też pewne nieznaczne siły powietrzne. Utworzono też dowództwo marynarki, ale nie mieli okrętów. Nie posiadało ono własnej floty, gdyż zakazywały tego układy rzymskie. Oprócz tego no, było też oróżnictwo, czyli właśnie siły garnizonowe rozlokowane po kraju oraz ustaszka wojnica, czyli formacje zbrojne podlegające bezpośrednio pod ruch ustaszowski. Co ciekawe, po inwazji Niemiec na Związek Sowiecki wysłano wzmocniony pułk piechoty na front wschodni, który to przeszedł całkiem znaczny szlak bojowy i został zniszczony pod Stalingradem. I co ciekawe, równo 22 czerwca 1941 roku, kiedy tego samego dnia, kiedy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, został utworzony tak zwany pierwszy sisaczki partyzancki odred, czyli pierwszy sisaczki oddział partyzancki. Pierwszy chyba oddział partyzancki na terenie chorwackim, no, który do dziś zresztą podkreśla się, że to był oddział partyzantki komunistycznej o charakterze chorwackim, co ma uzasadniać, że no, ruch partyzancki zaczął się także autonomicznie w Chorwacji. Czyli Antifa zaczęła działać. No, można tak powiedzieć. Jej chorwacki oddział. Siły zbrojne, natomiast już wracając do NDH, ich siły zbrojne zazwyczaj były podporządkowane dowództwu armii niemieckiej albo włoskiej, na przykład w różnych operacjach wymierzonych w partyzantów, którzy, jak wspomniałem, no z roku na rok rośli w siłę, choć ponosili też dosyć znaczne porażki na początku. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to tu sytuacja nie przedstawiała się za dobrze, ponieważ w zasadzie wszelkie interesy, po prostu gospodarka została podporządkowana interesom Niemiec i Włoch, którzy widzieli ten obszar tylko jako miejsce eksploatacji surowców naturalnych i siły roboczej. Do Rzeszy wyjeżdżało też wielu chorwackich robotników sezonowych. No, co ciekawe, co pokazuje fakt takiej niekorzystnego położenia NDH, jest to, że często samo państwo chorwackie musiało ich opłacać. Chorwacja także musiała zaopatrywać wojska włoskie, w tym także na anektowanych obszarach Dalmacji. Te zbyt wielkie wymagania Niemiec i Włoch, mimo pewnych dogodności dla rozwoju gospodarczego, no, sprawiły po prostu wielkie problemy i mocno odbijały się na wydolności gospodarczej tego państwa, w którym co prawda płace wzrosły kilkukrotnie, ale ich siła nabywcza spadła kilkunastokrotnie. Także co istotnie najczęściej się zwraca uwagę przy mówieniu o niezależnym państwie chorwackim, jest jego aparat terroru. Wprowadzono tam niemalże na początku ustawodawstwo rasowe na wzór niemiecki i zakazano udziału Żydów w życiu publicznym oraz przejmowano ich majątki. Taką istotną instytucją były nadzwyczajne ruchome sądy, tak zwane
pokretni Prijeki Sudowi, który składał się z 5 osób, 2 sędziów i 3 funkcjonariuszy ruchu staszowskiego, które przemieszczały się po kraju, wydając wyroki na osoby podejrzane o nielojalność wobec władz, zwłaszcza Żydów i Serbów, a także na osoby podejrzane o sprzyjanie komunistów. Wyroki wydawano także zawsze za posiadanie wszelkich materiałów uznanych za antypaństwowe i w tym za słuchanie zagranicznych stacji radiowych albo za odmowę wydawania kontyngentów żywnościowych na rzecz państwa. Co oczywiście takie praktyki raczej nie przysparzały ruchowi poparcia wśród ludności. Jeśli chodzi o kwestię serbską, to od początku stosowano politykę represji, choć później starano się ją nieco złagodzić, o czym zaraz powiem. Przymusowo przesiedlono do Serbii około 130 do 180 tysięcy Serbów. Wielu zresztą zginęło z nich w czasie tych przesiedleń. Takim najczęściej przytaczanym symbolem, zwłaszcza przez Chorwatów o nastawieniu raczej liberalnym czy lewicowym, jest obóz koncentracyjny w Jasenowcu, którego liczba ofiar zresztą była poddawana bardzo licznym manipulacjom w jedną i drugą stronę. Historycy i statystycy najczęściej podają liczbę około 70 tysięcy ofiar, z czego wielu z nich zginęło od chorób i głodu. Natomiast... Ale były statystyki chyba ponad milion. Tak, zdarzało się, że nawet że dziesięciokrotnie po prostu podawano dziesięciokrotnie większą tak samo liczbę ofiar. No cóż, tego dokładnie nie wiem. Wiem, jak wyglądały manipulacje odnośnie Jasenowca. Do dziś zresztą chyba na Serbii naucza się w szkołach, że jego liczba ofiar wynosiła na przykład 200 tysięcy osób. A to wynika też między innymi z tego, że po wojnie w komunistycznej propagandzie w zasadzie nie mówiło się o ofiarach, tylko o złych, demonicznych ustaszach. Rozprowadzano różne niepotwierdzone fotografie i filmy, aby stworzyć pożądany obraz wroga. Trzeba też wspomnieć, że czystek etniczny dokonywali nie tylko ustasze, ale też oddziały czetnickie operujące na terenie niezależnego państwa chorwackiego. Właśnie, bo zapomniałem wspomnieć, że jego obszar różnił się znacząco od obszaru dzisiejszej Republiki Chorwacji. Obejmował całą Bośnię i Hercegowinę oraz większość dzisiejszej Chorwacji, właśnie z wyjątkiem tej części Dalmacji zaanektowanej przez Włochy, przez Istrię, która przed wojną była częścią Włoch. No a także Węgrzy, w zasadzie stawiając Chorwatów przed faktem dokonanych, tak jak profesor Wielomski wspominał na początku tej konferencji, dokonali pewnych korek granicznych, zajmując tak zwane Međimurje, czyli niewielki obszar z miastem Czakowec na północ od Varaždinu, na północnym skrawku Chorwacji oraz na północno-wschodnim krańcu Chorwacji region Baranja. I właśnie również czystkom etnicznym podlegały ze strony czetników wioski chorwackie i muzułmańskie. Nie przedłużając, jeśli chodzi o sytuację, o to, co myślę tutaj szczególnie interesujące, to jest to, jak wygląda sytuacja kościoła i jego stosunek do nowych porządków w Chorwacji. Wśród historiografii dominują tutaj skrajne wizje. Jedne całkowicie wybielają Kościół, a drugie z kolei wręcz przypisują mu współpracę w zbrodniach ustaszowskich. W praktyce było to o wiele bardziej skomplikowane. Arcybiskup zagrzebski Alojzije Stepinac, błogosławiony Kościoła katolickiego, początkowo z zadowoleniem przyjął powstanie NDH, ale później był bardzo rozczarowany postępowaniem władz. Tutaj zresztą ujawnił się prywatny konflikt z poglawnikiem Ante Paweliciem z uwagi właśnie na ustawodawstwo rasowe i przymusowe konwersje, o których zaraz powiem. Generalnie wśród wyższego kleru stanowiska były różnie. Generalnie popierano nowe państwo, aczkolwiek też nie bezkrytycznie, choć zdarzyło się kilka... choć z dystansem, choć zdarzyło się kilku biskupów, którzy poparli je bezkrytycznie, a także kilku, którzy negatywnie raczej odnosili się do tego.
A z kolei jeśli chodzi o niższy kler, no to też było w zasadzie podobnie. Część bezkrytycznie, a część z dystansem poparła nowe władze. Większość po prostu wykonywała swoją posługę niezależnie od tego, jaka była władza. A i znalazło się nawet kilku księży, którzy przystali do ruchu partyzanckiego i tam pełnili swoją posługę. Jeśli chodzi... Znaczy komunistycznego? Tak. Ale zrzucali sukienki? Tego nie wiem, proszę pana. Natomiast jeśli chodzi o sprawę przymusowych konwersji, to często zarzuca się to kościołowi, natomiast należy wiedzieć, że dokonywały się one z inicjatywy państwa, które instrumentalnie traktowało kościół w celu osłabienia żywiołu serbskiego. A kościół zawsze podkreślał, że konwersja może dokonać się jedynie dobrowolnie. I biskup Stepinac tu dopuszczał konwersję w obronie życia i zdrowia innowierców i deklarował, że po wojnie wedle własnych sumień będą mogli powrócić do swoich wyznań. Natomiast w praktyce w warunkach wojennych często kościół nie miał kontroli nad postępowaniem niższego duchowieństwa. Co ciekawe, po wojnie biskup Stepinac był sądzony przez komunistów za zdradę, co jest w ogóle zarzutem nieuprawnionym, podobno jak zarzut bycia duchowym przywódcą ustaszy. On tymczasem, jak podkreślał w swojej mowie obrończej na procesie, mówił, że nie mógł dopuścić się zdrady, bo wtedy innej władzy niż ta, która była, nie było, a władza komunistyczna była jedynie gdzieś tam w lasach, a my tutaj musieliśmy się liczyć z tym, co jest. I jeśli chodzi o same władze Niezależnego Państwa Chorwackiego, to po prostu popierał to, co uważał za dobre, ale nie wahał się też potępiać zbrodni, jakie popełnili ustasze. Zresztą sam prywatnie uważał, że wszystkie trzy strony walczące w II wojnie światowej są złe. Co ciekawe, jeśli chodzi o politykę wobec Serbów, to w 1932 roku, jak wspomniałem, podjęto próby pewnej złagodzenia. Utworzono tak zwaną chorwacką cerkiew prawosławną, bazując na idei, że prawosławni mieszkańcy w NDH to są prawosławni Chorwaci, a nie Serbowie. Ruch ten nie uzyskał wielkiego poparcia wśród prawosławnych, mimo bycia pewną istotną próbą bardziej tolerancyjnej polityki wobec Serbów. Jednak wobec wcześniejszych pogromów i starć między ustaszami i czetnikami, ta nieufność pozostała i w gruncie rzeczy nie udało się jej przezwyciężyć i Serbowie raczej skłaniali się do poparcia albo czetników, albo ruchu partyzanckiego. Co ciekawe, w NDH i w ogólnie w chorwackim nacjonalizmie miała miejsce afirmacja bośniackich muzułmanów, którzy cieszyli się pełną autonomią wyznaniowo-oświatową. Zresztą przez cały okres istnienia NDH jego wicepremierem był muzułmanin. Najpierw był to Osman Kulenowicz, a później jego brat Dżaferbek, który co ciekawe po wojnie żył na emigracji w Syrii i zmarł w latach 60. w Damaszku. I faktem jest, że była wówczas równoprawność katolicyzmu i islamu. Ruch ustaszowski natomiast może poszczycić się pewnymi osiągnięciami na polu kultury. Miał miejsce rozwój prasy chorwackiej, a także literatury. Zresztą wprowadzono też nową ortografię, tak zwaną koreańskie pisanie. I co ciekawe, oczyszczono język z internacjonalizmów, ta praktyka była posunięta aż do absurdu. Także wznowiono działalność Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki HAZU, która wcześniej funkcjonowała jako Jugosłowiańska Akademia Nauki i Sztuki w Zagrzebiu i prężnie funkcjonowała ona przez cały okres istnienia NDH. Rozwijano także szkolnictwo wyższe, tworzono nowe wydziały i sprowadzano kadrę nauczycielską z Niemiec. Zaczęto też wydawać wielką encyklopedię chorwacką,
nie wydano jednak z uwagi na koniec wojny, no, wydano jedynie 4 tomy z planowanych 12. Więc ciekawe, w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego w tamtejszej bibliotece są 4 egzemplarze właśnie. Wszystkie 4 tomy? 4 tomy tej encyklopedii. A czy później to dzieło było kontynuowane? Ktoś ją wydawał dalej? Później już nie, z uwagi na to, że no, władze w Chorwacji przejęli komuniści. To czyli nie było kontynuowane. A to były nieprawilne? Te 4 tomy były nieprawilne? Były więc... nieprawilne, tak. Aha, więc kontynuacji nie było. I to się nie zdecydowało. No co ciekawe, powołano też Urząd do Spraw Filmu i zapoczątkowano w ten sposób istnienie Narodowej Kinematografii Chorwackiej, z uwagi na to, że przed wojną ogólnie cała jugosłowiańska kinematografia nie była zbyt na wysokim poziomie. Przechodząc już natomiast do innych kwestii, od 1942 roku ruch partyzancki cały czas rośnie, zdobywa większe poparcie z uwagi na głoszone hasła o braterstwie narodów południowosłowiańskich i obietnicom prawdziwie równoprawnej federacji. A także wobec polityki okupantów no, przejmował władzę nad coraz większymi obszarami. Niemcy musieli angażować się w dość duże operacje wojskowe przeciwko partyzantom. Jedni i drudzy w zasadzie, o czym też trochę zaraz powiem. Na początku lipca Tito, lipca 1942 roku, podjął decyzję o rozpoczęciu zbrojnego powstania na pełną skalę. I od tego momentu on w zasadzie jest głównym przywódcą walki tak zwanej narodną Slobodilaszkę Bolbę RB, czyli w późniejszej mitologii partyzanckiej walkę narodowo-wyzwoleńczą. I jest głównym organizatorem walki z okupantami. Jego celem było przede wszystkim nie dopuścić do restauracji monarchii Karadziordziewiczów, aby po prostu komuniści mogli przejąć pełnię władzy w nowej federacji jugosłowiańskiej. Co ciekawe, no już w 1941 roku rozpoczęły się walki na terenie Serbii i Czarnogóry. Jednak wówczas niemiecko-włoska ofensywa wraz z oddziałami czetnickimi rozbiła siły partyzantów i w zasadzie walki przeniosły się w praktyce na teren niezależnego państwa chorwackiego, gdzie trwały w trudnostępnych górzystych terenach Bośni i Chorwacji. Mimo kilku wielkich ofensyw państw osi, partyzanci jakoś je przetrwali z wielkimi stratami. Oraz mimo zażartych starć z ustaszami, czetnikami, różnymi lokalnymi milicjami. Między innymi w czerwcu 1943 roku miała miejsce wielka bitwa nad Neretwą, która była no, szczególnie dotkliwą porażką dla oddziałów czetnickich. Ruch partyzancki także wygrywał sobie poparcie skuteczną taktyką zakładania tymczasowej administracji we wsiach i miastach, która to w razie konieczności opuszczenia danego obszaru po prostu schodziła do ukrycia. W razie gdyby siły partyzanckie wróciły na ten obszar, została ona wznawiana i organizowała w jakiś sposób życie miejscowej ludności. W listopadzie 1943 roku posiedzenie antyfaszystowskiej Rady Narodowego Wyzwolenia Jugosławii AWNOJ uchwalono zakaz powrotu króla na tron oraz ogłoszono powstanie rządu tymczasowego. Tito został wówczas przemianowany marszałkiem i przewodniczącym Narodowego Komitetu Wyzwolenia Jugosławii, która w planach komunistów miała być republiką federacyjną. Natomiast, żeby zdobyć poparcie Brytyjczyków i Amerykanów, Tito zaprosił też do ruchu partyzanckiego przedstawicieli partii demokratycznych, tworząc no, fasadę ponadideologicznego ruchu oporu, no, co zresztą my też skąd znamy. Tymczasem ono alianci wobec tego zmusili emigracyjne władze jugosłowiańskie, na czele których, co ciekawe, poza tym, że oczywiście znaczy na ich czele był młodociany król Paweł, Piotr, przepraszam bardzo. No na czele rządu stał wówczas Iwan Szubasić, Chorwat z pochodzenia.
Czyli Front Jedności Narodu. Tak. Wszystkich zapraszali. Jeśli chodzi o strzetników na obszarze NDH, to generalnie podejmowali oni walkę z ustaszami, aczkolwiek czasami zdarzała się współpraca między nimi przeciwko komunistom. Były takie przypadki, że pewne oddziały czetnickie uznawały się za lojalnych obywateli państwa chorwackiego i wraz z nim, przy jego wsparciu, miały zwalczać komunistów. Natomiast wraz z pogarszającą się sytuacją państw osi w NDH zaczęły pojawiać się opinie, że należy w odpowiednim momencie zmienić strony, aby zachować niepodległość kraju. Między innymi dlatego, że spodziewano się desantu aliantów na Bałkanach. I czołową postacią z tego kręgosłupa był Mladen Lorkowicz, prominentny działacz ruchu ustaszowskiego i minister spraw zagranicznych. Do tego też zmuszała jeszcze bardziej rosnąca aktywność ruchu partyzanckiego, który ciągle rósł liczebnie i był już w październiku 1944 roku zorganizowany, były już 4 armie. I w tym miesiącu partyzanci wkroczyli do Belgradu, który wyzwolili niemalże w zasadzie wspólnie z Armią Czerwoną. Natomiast już w kwietniu 1945 roku, jeśli chodzi o samego Lorkowicza, to początkowo próbował on pozyskać Pawelicza do idei zmiany stron. No ten jednak usilnie trzymał się po stronie III Rzeszy. Spisek ten o zamachu stanu został wykryty, a Mladen Lorkowicz i kilku innych działaczy zostało skazanych na śmierć. Wyrok wykonano. Tak. Natomiast w kwietniu 1945 roku Niemcy zaczęli pośpiesznie wycofywać się z Bałkanów, w miarę jak partyzanci zajmowali coraz większe obszary Chorwacji. Próbowano wtedy zawrzeć porozumienie między czetnikami, ustaszami, a formacjami słoweńskimi. Jednak w zasadzie tego typu rozmowy nie miały w tym momencie już żadnego znaczenia. Co ciekawe, pewien chorwacki historyk podaje taką ciekawostkę, że Sowieci przez szwajcarskiego przedstawiciela, która to Szwajcaria, chociaż ona formalnie de jure nie uznała NDH, ale uznała jej de facto poprzez tego, że miała swojego przedstawiciela handlowego w Zagrzebiu, który organizował właśnie kontakty handlowe między tymi krajami. No właśnie, a kto uznał NDH? Kto uznał? Ile ambasad było w Zagrzebiu? Na pewno niemiecka. NDH zostało uznane oczywiście przez Niemcy, Włochy, Węgry, Słowację, wszystkie państwa w zasadzie osi w Europie, także przez Finlandię, co ciekawe, oczywiście przez Japonię i projapoński rząd Wanga Jinwei'a w Chinach. A stolica apostolska? Zaraz do tego dojdę. Jeszcze bodajże uznał go indyjski ruch Azad Hind na czele z Subhasem Chandrem Bosą. Natomiast ustasze oczywiście usilnie zabiegali o uznanie ze strony stolicy apostolskiej, natomiast de jure takiego uznania nie otrzymali. Ale z drugiej strony w Zagrzebiu cały czas rezydował specjalny wysłannik stolicy apostolskiej, który w razie czego był w stałym kontakcie z władzami i z miejscowym duchowieństwem. Papież przyjął na audiencję zresztą. Natomiast wracając do tego, co mówiłem, Sowieci przez tego przedstawiciela skontaktowali się podobno z Paweliciem, proponując mu układ, przejście dla wojsk sowieckich, umożliwiając im dostęp do morza, a w zamian za to mieli w jakiś sposób oni uznać państwowość chorwacką, jednak Poglawnik, nie ufając komunistom, oczywiście odmówił, a uznając, że to po prostu Sowieci chcą mieć szybsze dojście do Triestu i zająć północne Włochy. Natomiast kiedy już porażka państw osi była nieunikniona, to ustasze, przewidując konflikt Zachodu z Sowietami w przyszłości, w maju 1945 roku wysłali memorandum do aliantów, w którym zapewniali, że przechodzą na ich stronę i usprawiedliwali NDH jako przejaw walki o wyzwolenie narodowe narodu chorwackiego i odcinali się od osi. Wówczas to Wiekosław Wrancić udał się nawet do Włoch, ale na miejscu został przez aliantów w ogóle aresztowany, a memorandum w ogóle nie wzięto pod uwagę.
Dwa dni później, 6 maja 1945 roku, staszowskie władze opuściły Zagrzeb, kierując się przez Słowenię na terytorium kontrolowane przez aliantów, aby uniknąć wpadnięcia w ręce partyzantów. No i wówczas miało to, co z kolei dla wielu chorwackich patriotów jest takim drugim symbolem tej wojny w Chorwacji, czyli masakra w Bleiburgu. Wówczas to brytyjskie wojska okrążyły kolumny nie tylko zresztą Staszy, ale też wielu cywilów, także oddziałów czetnickich i Słoweńców w miejscowości Bleiburg w pobliżu obecnej granicy austriacko-słoweńskiej, po stronie austriackiej. Po czym wszyscy ci uchodźcy zostali wydani partyzantom. Część jeńców zmordowano już na miejscu, część w jaskiniach na górzystym obszarze Słowenii, gdzie do dzisiaj wielu mogił zbiorowych nie znaleziono. Jaka była liczba mniej więcej tych ofiar? Liczba ofiar wynosiła około 50 tysięcy, w tym także ofiar tak zwanych kryżnich putewa, czyli dróg krzyżowych, kiedy to te kolumny były zmuszone iść do obozów koncentracyjnych znajdujących się nawet w Serbii czy Macedonii. Czyli to jest porównywalna liczba z tym obozem w Jasenowacu, tak? 30 mniejsza, ale to są same tak. Słoweńców, 13 tysięcy czytników, którzy zginęli, plus Albańczycy. Tak, i taki w zasadzie był koniec niezależnego państwa chorwackiego, któremu nie udało się ostatecznie zdobyć rzędu dusz Chorwatów. Poparcie pewnej części chorwackiego społeczeństwa zapewnili sobie partyzanci obietnicami albo też po prostu dokonywaniem faktami dokonanymi za pomocą siły. Po prostu po terrorze ze strony okupantów do wielu ludzi trafiały hasła, tak słynne hasło Bractwo, Jedyństwo, Braterstwo i Jedność wszystkich narodów Jugosławii, które wedle obietnic komunistów miały od tej pory żyć w równoprawnej federacji. Kończą się tu też wpływy chorwackiej partii chłopskiej, a Zlatko Maczek został a także jugosłowiański rząd emigracyjny zostały już na tej emigracji pozostały, a król zdaje się nigdy nie wrócił już do kraju. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o samo dziedzictwo, no właśnie. Jeśli jest jeszcze czas, mogę coś wspomnieć o ustaszach na emigracji i o tym, jak są odbierani dzisiaj. Tak. Tym bardziej, że byli dosyć aktywni w okresie powojennym. Tak, znaczy no aktywni. Początkowo emigracja ustaszowska podjęła dość intensywną działalność, przede wszystkim antykomunistyczną w Ameryce Południowej, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Organizowano liczne tytuły prasowe i organizacje społeczne i polityczne. Współpracowano także z innymi z tego typu organizacjami z innych krajów. Podobno, tak gdzieś nie znalazłem w źródłach tego, ale pewien chorwacki nacjonalista we współczesnym wywiadzie mówił, że Ante Pavelić w jakiś tam sposób podobno kontaktował się z generałem Andersem. Ale nie wiem, jak te kontakty miałyby wyglądać, czy one w ogóle wyszły poza coś, między jakąś wymianę korespondencji. Bo Ante Pavelić przedostał się do Ameryki Południowej, tak? Tak, on przedostał się do Ameryki Południowej, gdzie stał na czele właśnie chorwackiej ustaszowskiej emigracji. Nie na długo jednak, ponieważ no, miały potem miejsce rozliczne podziały. Niektórzy działacze krytykowali Pavelicia i jego politykę. W gruncie rzeczy no, wśród tych organizacji te podziały były coraz większe. No, sam Ante Pavelić mieszkał po wojnie w Buenos Aires, najpierw w Buenos Aires. Tam dokonano na niego zamachu, który najprawdopodobniej znaczy, no, przez agentę komunistycznych słup jugosłowiańskich UDBA. Zamach ten jednak, rana postrzałowa no, nie okazała się śmiertelna, Ante Pavelić przeżył. Czyli po prostu zamachowiec spuszerował robotę. No trafił, ale okazało się, że nieskutecznie, tak. Później
Powiem zaraz o tym później. Ante Paweł przeniósł się do frankistowskiej Hiszpanii i tam w Madrycie zmarł. Tam do dziś znajduje się jego grób. Natomiast czy jego przyczyn śmierci był naturalny, czy zmarł wskutek powikłań związanych z raną postrzałową, no tutaj zdania są w zasadzie podzielone i część z tego, co wiem, część rodziny Pawelicia mówi tak, a część twierdzi, że inaczej. Ale także nie wiadomo w zasadzie grobu, do końca. Grobu w dzisiejszej Hiszpanii nie został pozbawiony. No nie. Nie przenieśli go gdzieś w inne miejsce. Także, a co ciekawe, miała miejsce tam jeszcze w Argentynie ciekawa próba pojednania chorwacko-serbskiego, ponieważ Paweł spotkał się z przedostatnim premierem Jugosławii, Milanem Stojadinowiciem, gdzie po prostu planowali po wojnie pojednanie chorwacko-serbskie i rozplanowali podzielenie granic między przyszłą niepodległą Chorwacją i Serbią. Zaczął zresztą niekiedy Stojadinowicz był krytykowany za spotkanie przecież z Paweliciem, który dla wielu Serbów jest po prostu zbrodniarzem i nic więcej. Natomiast w gruncie rzeczy to spotkanie nie miało żadnego znaczenia z uwagi na to, że obydwaj panowie nie mieli już żadnych wpływów politycznych, a o sprawach... Czyli symboliczne. Tak, a o sprawach jugosłowiańskich decydowali jugosłowiańscy komuniści z Josipem Brozem Tito na czele, którego kult coraz bardziej się tam rozwijał. Jeśli chodzi o to, jak to jest dzisiaj... W latach 90., kiedy Chorwacja ogłosiła swoją niepodległość, a potem ją obroniła, Franjo Tuđman, przywódca chorwackiej wspólnoty demokratycznej i pierwszy prezydent niepodległej Chorwacji... Były komunista. Tak, były komunista, który w czasie wojny zwalczał po prostu, zwalczał niezależne państwo chorwackie, był w szeregach partyzantów. Natomiast z uwagi, że był historykiem, to pod wpływem badań historycznych przeszedł na orientację niepodległościową i zaoferował pewną swego czasu politykę pojednania, żeby, że tak powiem, za podwaliny tej nowej państwowości chorwackiej pojednać po prostu zarówno dziedzictwo chorwackiego ruchu partyzanckiego, jak i dziedzictwo ruchu staszowskiego. Natomiast nie udało mu się tego przeforsować. Większość ludzi odrzuciła ten pomysł i do dzisiaj Konstytucja Republiki Chorwacji mówi wyraźnie, że u jej podstaw, jej państwowości leży właśnie ten ruch partyzancki chorwacki, niekoniecznie zjednoczony z serbskim, bo jak wiadomo, według tej narracji doszło później do błędów i wypaczeń. I że Republika Chorwacji jest kontynuacją państwowości Socjalistycznej Republiki Chorwacji. A ruch staszowski jest generalnie potępiany. I to było w zasadzie tyle. Jeśli mają może Państwo jakieś pytania szczegółowe, to zachęcam. Proszę bardzo. Ja w zasadzie mam dwie kwestie. Jedna to kwestia, które Pan poruszył na początku tego swojego wystąpienia, dotycząca tych stref operacyjnych. Też nie było tak, że w momencie ogłoszenia przez NDH niepodległości państwa osi, te główne, czyli zarówno Włochy, od razu podzieliły NDH na strefy operacyjne, poniekąd konsekwencją było to ów podział, błędy polityki rządu zagrzebskiego, który od razu rozpoczął od kwietnia 1941 roku taką kampanię terroru skierowaną przeciwko Serbom, która doprowadziła potem w efekcie do wybuchu powstania serbskiego, do wybuchu powstania komunistycznego i całkowitego, że tak powiem, całkowitej anarchii, która pojawiła się na terytorium niezależnego państwa chorwackiego. No i w związku z tym, że sami nie potrafili związani z ustaszami tej anarchii opanować, to siły zbrojne zarówno Niemiec, jak i Włoch musiały wkroczyć i podzielić obszar terytorialny NDH na strefy operacyjne, w ramach których to zwalczana była po prostu struktura zarówno czynnicka partyzantka początkowo, jak i komunistyczna. Potem wiadomo, czynnicy rozpoczęli współpracę z Włochami, więc czynników przynajmniej Włosi nie zwalczali. Tak owszem było, dlatego między innymi na tych obszarach pod kontrolą włoską tym większe poparcie miał ruch partyzancki ze strony Chorwatów. Dokładnie.
A druga kwestia to rzecz, o której pan wspomniał, czyli to równouprawnienie muzułmanów i Chorwatów. Tak do końca to też tak nie wyglądało. Oczywiście w oficjalnej ideologii ruchu ustaszowskiego to byli Chorwaci. Wyznania mahometańskiego, ale w rzeczywistości poza chyba 7 ministrami, wicepremierem, kilkoma jeszcze tam wysoko postawionymi osobami w rządzie, no muzułmanie de facto byli obywatelami drugiej kategorii, co zresztą skutkowało tym, że w pewnym momencie te środowiska muzułmańskie, które do tej pory starały się współpracować lojalnie z państwem ustaszowskim w 1943 roku, wykoncypowały taki pomysł, żeby nawiązać koncept współpracy z III Rzeszą i wewnątrz państwa chorwackiego stworzyć taką autonomiczną enklawę muzułmańską, która by nie podlegała władzom w Zagrzebiu, tylko podlegałaby jak gdyby współpracy z Berlinem. No to, że tak powiem, ten stopień właśnie radykalizmu, biorąc pod uwagę ten pomysł, pokazuje, że politycy muzułmańscy byli daleko zawiedzeni tą relacją z władzami ustaszowskimi i tak naprawdę miejscem muzułmanów w państwie chorwackim. No w zasadzie tak, taka inicjatywa rzeczywiście była, no natomiast nastawienie polityków muzułmańskich też było dosyć różne i do tej idei właśnie Chorwata muzułmanina muzułmanów, wtedy jeszcze tożsamość bośniacka tak jeszcze w 100% się nie wykrystalizowała. Dopiero ich emancypacja narodowa nastąpiła po wojnie. Natomiast no, z tego co mi wiadomo, przynajmniej w większych miastach spora część muzułmanów tę tożsamość przyjęła, albo przynajmniej była skłonna ją przyjąć. A co ciekawe, taka też ciekawostka właśnie, była też inicjatywa, że zgłosiła się na początku, po samym ustanowieniu państwa chorwackiego, grupa muzułmanów z Sandżaku, regionu w Serbii, no, która poprosiła o włączenie do niezależnego państwa chorwackiego. Więc co ciekawe, przynajmniej na początku muzułmanie byli skłonni tą tożsamość chorwacką przyjąć. No a później tu przyszło też rozczarowanie, jak i w przypadku samych Chorwatów i także wszelkich innych grup. Potem napięcia wywołała samo powstanie dywizji Hadżar 13 Górskiej, bo chorwacki rząd nie chciał zaaprobować w ogóle tej koncepcji, z kolei lansowanej przez kręgi związane z wysokimi funkcjonariuszami Hauptamtu, czyli Głównego Urzędu SS i Samotnej Rady. No. Czy to od początku była dywizja Waffen-SS? Tak. Od początku. A czy były oddziały Waffen-SS chorwackie? Ale Chorwaci w tej dywizji. No tak, Chorwaci też tam służyli, także... Nie tylko muzułmańskie, to znaczy to muzułmańska z nazwy, czyli ona... mogli normalnie byli... Tak, było to w zasadzie dywizja chorwacko-muzułmańska. Ale oddzielna chorwacka, poza tą nie. Ale były trzy mieszane chorwacko-niemieckie właśnie na teraz. Serbska była. Serbska? Nie. Serbski Korpus Ochotniczy, ten SDK kierowany przez Kostę Musickiego, on został formalnie tak 15 Korpus Kozacki Kawalerii SS włączony do Waffen-SS pod koniec 1944 roku, ale bez zmiany mundurów, tylko no, podległo się, gdyby służbowo została zmieniona tak, jednostka. To jako takiej dywizji serbowej nie... A w którym roku mufti Jerozolimy odwiedził dywizję? W 1943, tak? Czyli chyba tak, nie badam. To był dla nich taki przywódca duchowy, prawda? Tak, tak. Ale no wiadomo, stamtąd nie pochodził, był raczej taki w ogóle przywódcą. W drodze do Berlina, tak? Pojawił się w Chorwacji. Wiedział tam zresztą rozpotkanie. Zresztą ten wujek Yassera Arafata. Yasser Arafat był jego siostrzeńcem. Proszę bardzo. No ja powiem tak, no obszar ten, jeśli chodzi przed wojną, no Jugosławia, Królestwo Jugosławii w zasadzie trudno by było osiągnąć niezależną pozycję w tym regionie.
nie miało też wielkiej bazy przemysłowej ani silnej gospodarki. Całymi swoimi problemami wewnętrznymi była w zasadzie zdana na procesy geopolityczne, jakie toczyły się poza nią. A tak tym bardziej państwo chorwackie było w zasadzie politycznie zależne od wielkich krajów osi. Ludność, nie pamiętam jaka była dokładnie ludność Jugosławii przed wojną, to było kilkanaście milionów, podałem, a może i więcej, nawet nie pamiętam szczerze mówiąc, no ale tak jak wspomniałem, ludność NDH no, wynosiła prawie tam, jak wspomniałem, prawie 7 milionów. 4,8 tak. Tak, i jakieś tam nieco mniejszości niemieckiej, węgierskiej i żydowskiej. Co ciekawe, no mniejszość niemiecka była w praktyce chyba najbardziej uprzywilejowaną grupą, której no zezwolono na działanie w swoich własnych organizacjach, a także nawet milicjach zbrojnych. Ogólnie no, na mocy układów z III Rzeszą. W zasadzie chyba ta ludność cieszyła się nad większymi prawami niż ludność chorwacka. Proszę Państwa, chyba zakończymy już wystąpienie plus dyskusję. Dziękuję bardzo koledze Michałowi Górskiemu za tą ciekawą prelekcję. Proszę Państwa, robimy ostatnią przerwę, 10 minut na kawę.